Witam, z tej strony Wawrzyn i zapraszam Was do pierwszego spojrzenia na grę Divina Online, która wydawana jest przez BeanFan i aktualnie znajduje się w 72-godzinnej closed becie, do której klucze dostały niektóre osoby, które tam zapisały się do tej closed bety, to dostały, z tego co wiem, po dwa klucze do tego, żeby się dostać do gry, czyli dla siebie i ewentualnie dla osoby, z którą chcieliby zagrać. Wejdźmy już na serwer, bo tutaj jest troszkę rzeczy do pokazania. Jak widzicie, już na samym początku gra jest bardzo, bardzo, bardzo słodką grą. Jak to często bywa w grach typu anime, to właśnie ta grafika jest taka cukierkowa bardzo. A dopełnienia cukierkowości może być to, że jak wejdziemy w System Settings, to możemy ustawić sobie softness i możemy, jak widzicie, no to wszystko się zmienia tak coraz bardziej, takie zblurowane, takie rozjaśnione, także naprawdę można zrobić z tego naprawdę taką jedną wielką chodzącą watę cukrową. Ja sobie ustawiłem na taki w miarę taki solidny softness, żeby to właśnie fajnie wyglądało, taki troszkę dodawało tego bajkowego klimatu, który mi się wydaje, że momentami troszkę nawiązuje do Alicji w Krainie Czarów. W każdym razie pokażę Wam ekran tworzenia postaci. Jak widzicie, jest jakiś tam voice acting, nie jest on jakiś taki na najwyższym poziomie w tej grze, tam raz na jakiś czas się pojawia jakieś jedno zdanie. I dobrze, zacznijmy od klas postaci. Klasy postaci są, jest ich 5 i są takie dość standardowe, oprócz machinista, który jest taką klasą artyleryjską, jak widzicie, ma taki wielką armatę i z tej armaty nawala dość spore obrażenia tak naprawdę. I jak widzicie, on tu jest w drużynie i on jest damage dealerem i to jest zupełnie dla mnie, nie jest to dla mnie dziwne, bo naprawdę zadaje dość spore te obrażenia, bo same jak widzieliście wcześniej, gram makinistem. Jest to klasa oczywiście kleryka, który służy do leczenia, maga, knighta, który jest tankiem, oraz assassina, który jest tutaj też damage dealerem. I potem można wybrać oczywiście dwie ścieżki, stealth albo ninjutsu, jeżeli chodzi o assassina, makinist ma artylerystę albo mechanika, sorcerer destructive albo mysterious magic, cleric ma light albo dark magic oraz knight ma guardian oraz destroyer. To są takie podstawowe rzeczy, no oczywiście tam jest do wyboru parę wyglądów twarzy, parę fryzurek, nie jest tego zbyt dużo, no, jakieś tam kolory powiedzmy włosów, możemy zmienić kolor ubrania na sam początek, możemy zmienić... tutaj oczywiście mamy... zmiany głosu postaci i od razu mamy podane, to jest interesująca opcja, od razu jest podane, kto dubbinguje, żebyśmy mogli sobie ewentualnie gdzieś tam wyszukać, jeżeli zostaniemy fanem danego głosu. I to właśnie tak to właśnie wygląda, że tutaj tak wygląda mniej więcej tworzenie postaci. Oczywiście trzeba ustalić hasło na daną każdą postać. Co denerwujące, bo jeżeli chcemy wejść potem do inwentory w grze, to raz na jakiś czas gra prosi od nas hasło, żeby tam nikt nam nie ukradł tego. Możemy też się zbliżać. No jak widzicie, no sam ekran tworzenia postaci nie jest czymś rewelacyjnym. Jest taki dość standardowy i taki tak naprawdę w sam raz. I widzimy się za sekundę, jak już przejdę do samej gry. I już witam Was z powrotem. Jak widzicie, no już jesteśmy w samej grze. Interfejs samej gry jest taki dość schludny. Chociaż na początku wydawało mi się, że troszeczkę jest zbytnio zagracony. Tu oczywiście mamy quest tracker, który niestety nie pozwala nam biec dokładnie klikniemy prawym przyciskiem, żeby biec w dane miejsce. Jednakże, jeżeli chodzi o NPC-ków, to oni są zaznaczeni wszyscy tutaj na mapie. To jest mapa regionu, na którym aktualnie się znajdujemy. Jesteśmy w mieście Sacred Springs. Możemy włączyć mapę świata. Wtedy to wygląda mniej więcej właśnie tak, że tutaj mamy lokacje, które są, powiedzmy, że to jest to główne miasto i... No lokacje wyglądają w taki sposób, że przechodzimy z portalu do portalu i wtedy włącza nam się kolejna mapa. Jak widzicie, no właśnie ta Crystal Lake wygląda tak, Water Source tak, Predator ten. I oczywiście mamy tutaj jeszcze kilka innych plansz, w których możemy przechodzić, no z mapy na mapę. Jak widzicie, no gra jest troszeczkę, przynajmniej tak jak widzicie tutaj, Midgard jest inspirowana troszeczkę taką skandynawską mitologią. Tam się od razu też pojawiają te drzewo Yggdrasil. Nie jestem pewien, czy to dobrze powiedziałem, to mi się wydaje. Także no, to jest troszeczkę inspirowane właśnie tą skandynawską mitologią. I mam odnoszę wrażenie, że jest inspirowane również trochę Alicją w Krainie Czarów, bo takie są elementy. Często widać właśnie takie fragmenty, jak właśnie, o widzicie, to jest na przykład Karo mamy, tutaj Kiery, to jakieś gwiazdki, no to nie jest akurat z kart, ale często się pojawiają właśnie te różne takie kształty, figury z kart. Także no, to nie wiem czemu, ale to od razu nasuwa mi na myśl Alicję w Krainie Czarów. Dobrze, jeżeli chodzi o te rzeczy, to jest tak to wygląda. Klasę postaci, znaczy statystyki, tutaj sobie sami rozwijamy.
Co poziom dostajemy, ileś tam punktów, to jest stat pointsów i musimy sobie sami to je rozdzielać na dane statystyki. Jak widzicie, wtedy to drzewko tutaj nam się zmienia, możemy widzimy mniej więcej, jak to fajnie tutaj robi się taka gwiazda powoli, wszystko się tak zniekształca. Skille mamy tutaj w okienku, jest to dość schludnie tutaj przygotowane. Skille kupujemy u merchanta, którego musimy znaleźć niestety na tej wielkiej mapie miasta i to jest problem, bo niestety na samym początku ta taka początkowa mapa jest dość niewielka, znaczy jest dokładnie taki samej wielkości, ale jest mniej zaśmiecona tak naprawdę. No tutaj widzicie, no mamy, powiedzmy, że jest na razie schludny, ale jak się włączy, żeby pokazały się imiona, to nagle tego się robi tutaj od zarąbania i ciut i musimy sobie tutaj wyszukać wszędzie na liście wśród tych wszystkich NPC też NPC-ka, który jest odpowiedzialny za skille. Także no to jest trochę czasu. Skille wykupujemy właśnie, możemy, to jest właśnie ciekawa dla mnie rzecz, że możemy sobie cofnąć poziom skilla, żeby go tutaj sobie przepuścić na pasek skilli. I właśnie jeżeli chcemy zużywać mniej many, albo nie jest nam potrzebny jakiś bardzo wysoki poziom danego skilla, to wtedy możemy sobie zmienić jego poziom. To jest moim zdaniem interesująca rzecz, bo szczerze powiedziawszy, nie wiem, chyba się nigdy nie spotkałem z czymś takim. Dobra, przejdźmy teraz sobie tutaj po interfejsie. Możemy go tutaj sobie zwinąć, możemy go rozwinąć. Mina misia się robi smutna, jak na niego najedziemy. No to tak jak mówiłem, tutaj pod C mamy właśnie te fragmenty. Backpack, to jest nasze inventory, które jest takie, powiedzmy, że w miarę duże. Mamy tutaj przedmioty questowe w osobnym dziale. To jest taki interesujący Divine Wheel, do którego zbieramy części i każda część daje nam jakieś dodatkowe boosty do statystyk. To jest fajna rzecz, taka też troszeczkę inna. Jak widzicie, no, jak się nie ruszamy postacią, to nasza postać w tle coś tam sobie mówi. Tutaj mamy naszą broń, tutaj jest nasz equipment, który mamy aktualnie założony i tutaj mamy różne akcesoria. Także no trochę tego jest. No każdy powiedzmy, że tam każdy przedmiot ma swoje jakieś dodatkowe statystyki, które nam daje. Tutaj jak widzicie, no tu jest moje są naboje do mojej wielkiej artylerii. To tyle, jeżeli chodzi o inventory, funkcje, no tutaj są różne comments i emotki, które są różne, dziwne. Jak widzicie, możemy popatrzeć sobie na postać, jak jest... jak zaczyna się tutaj bawić. No emotki to jest taki smaczek, którego ja nigdy tak naprawdę nie używam. Jak widzicie, teraz zamroził się w pozycji kciuka do góry, dajcie łapkę do góry. Kolejna rzecz to Quest Journal, w którym mamy tutaj aktualne questy. Questy, które są dostępne jednego danego dnia, które mamy w ogóle dostępne. To jest fajna rzecz, że tutaj mamy listę questów, które są w ogóle dostępne i od razu mamy też pokazane, skąd je dostajemy. Także możemy się od razu udać do tego miejsca, żeby zobaczyć, gdzie jest jakiś tam quest. I to są questy, które już wykonaliśmy, także to jest też w miarę schludnie zrobione. Community, tutaj mamy listę przyjaciół, czarną listę, no to jest takie rzecz, którą każdy MMO posiada. Gildia, no niestety nie mam żadnej gildii. Tu jest item shop, który jeszcze chyba nie działa. Creature Tome, tego jeszcze niestety nie mam, jednakże wiem, o co chodzi w tym Creature Tome. To jest taka książka, gdzie zbieramy jakieś tam informacje na temat potworów i ewentualnie możemy je przyzywać, żeby walczyły dla nas. Kolejną ważną rzeczą, jeżeli chodzi o tą grę, jest fakt posiadania sidekicka, czyli tak zwanego peta, który walczy dla nas, jednakże cały ten system jest bardzo fajny. Jak widzicie, no tutaj mamy go w inventory schowanego i dostajemy go dopiero chyba koło 10 poziomu. Żeby go trenować, on wcale nie musi walczyć, tylko wybieramy opcję teach i wtedy wybieramy statystyki, które chcemy u niego ćwiczyć i w zależności od tego, jakie statystyki jakie statystyki ćwiczymy, to zwiększa się tutaj jego poziom i ilość tego favor. Jak się zwiększa poziom, to na poziomie bodajże 11 albo 10 pojawia się tutaj opcja taka, żeby zrobić zmianę i w zależności od tego, jakie statystyki ćwiczyliśmy dla niego, wtedy w taką klasę postaci się zamieni. Mój akurat ja ćwiczyłem go tylko i wyłącznie na maga i właśnie mój króliczek został magiem i dlatego wybieramy, powiedzmy, że ja bym chciał właśnie, żeby on dalej ćwiczył swoje umiejętności magiczne, że zrobił jak największe obrażenia. No to właśnie wybieram sobie inteligencję, zaznaczam sobie kółeczkiem i zaczynam begin i to zajmie mi około 5 minut 40 sekund wyćwiczenie jednego dodatkowego skill pointa i wtedy to zwiększa postać, poziom mojego króliczka też o jeden poziom. Króliczek może mieć maksymalnie 10 poziomów więcej niż nasza postać. Teraz ja go przyzwę.
Widzicie, znika mi tutaj jeden favor point i on się gdzieś tutaj pojawia. Żeby zwiększać favor pointy, właśnie możemy wybrać rozmowę, którą możemy wybrać raz na pół godziny, wybrać, powiedzmy, że chcę porozmawiać z nim o podróżach, pogadam z nim o podróżach i jak widzicie, znowu mam uzupełniony to favor na maksa. I teraz tak, pokażę wam tutaj mojego króliczka, on gdzieś sobie tutaj biega, moje słodkie, małe coś. O, jak widzicie, no tu jest ten mój królik, jest taki smutny troszeczkę. I tu już ma swoje skille, które też wykupuje mu stosownego NPC. Jak widzicie właśnie, jeżeli wybierzemy maga, to od razu pojawia mu się opcja healowania, co jest moim zdaniem dla mnie przynajmniej dobrą rzeczą, bo jeżeli ja mam postać tego artylerzysty, to on dość szybko traci życie, niestety. Więc healowanie to jest na pewno dobra opcja dla mnie. Możemy wybrać też air artillery, żeby zadawał więcej obrażeń. No mówię, no to wszystkie tam skille wykupuje mu odpowiedniego NPC, który znajduje się gdzieś w mieście. Na samym początku gdzieś tam dostajemy też mounta, który jest dla nas dawany przez tydzień. Jak widzicie, tutaj mamy kolejny znak pik tym razem. Potem trzeba go wykupywać i teraz wam pokażę za chwilę, jak wygląda już sama walka, bo troszeczkę tutaj widzę, że czas mnie zaczyna gonić, także widzimy się za sekundę. I już jesteśmy w miejscu, gdzie pokażę wam mniej więcej, jak wygląda walka. Nie jest ona jakoś dramatycznie, intensywnie szybka. Jest taka troszeczkę niestety momentami zamulająca. Jednakże jest na tyle przyjemna i prosta w użyciu, że można się tutaj pobawić w tą grę na pewno. Bo ona, no jest to w miarę przyjemna gra, która mam nadzieję, że jak wyjdzie do open bety, to troszeczkę będzie rozwinięta i będzie chodziła płynniej, bo czasami są niestety problemy z lagami różnego rodzaju. Rzeczą też, którą warto nadmienić, jest to, że jest tutaj system potionów, potionów, przepraszam, gdzie wybieramy sobie potion. Ja niestety nie mam jakichś takich podstawowych tych potionów podczas walki, jednakże wybieramy, ile procent życia nam dospadamy, to wtedy automatycznie używa nam potiona, żebyśmy mogli się uleczyć albo uzupełnić sobie ilość mana pointsów, także no to jest taki system, wiecie, no fajny, moim zdaniem w miarę fajny. Warto też nadmienić, że pod innym względem ta gra jest troszeczkę podobna do Eden Eternal, ponieważ na 30 poziomie postaci możemy wybrać naszą tak zwaną drugą podklasę. I wtedy naciskając Z możemy zmienić klasę postaci. Powiedzmy, jak ja mam makinista, to chciałbym sobie podklasę wybrać na przykład Knighta, żeby być tankiem jeszcze przy okazji, żeby tą klasę stworzyć taką bardzo potrzebną w drużynie, powiedzmy, żeby mieć jakiś taki, powiedzmy, szeroki wachlarz możliwości, to wtedy dopiero na 30 poziomie możemy coś takiego wybrać. I to jest w zasadzie na tyle, co ja bym chciał powiedzieć z mojej strony na temat Divina Online. Gra, warto na nią czekać, sam nie wiem. Warto na pewno ją sprawdzić, jeżeli wyjdzie już, powiedzmy, do tej open bety, ponieważ no teraz na razie dość trudno jest się dostać do tej gry. I to może być problem. Tutaj jest fajną rzeczą, że jak klikamy sobie myszką na ziemię, to pojawia się taki malutki kret, trochę jak Diglett. I przedmioty z potworów nie wypadają tak, żebyśmy musieli sami je zebrać, tylko one od razu wchodzą nam do inventory i wtedy dopiero sami je musimy tutaj sobie je sprawdzać. Musimy raz na jakiś czas otworzyć ten equipment, żeby zobaczyć, czy jakiś nowy przedmiot nam wpadł do środka. I mówię, no to jest tyle z mojej strony. Tak właśnie wygląda Divina Online. Moim zdaniem gra cukierkowa, przyjemna. Jeżeli ktoś lubi gry tego typu, to na pewno może ją sprawdzić. Także ja się żegnam i na razie.